Wiecie co, puszczam teraz maszynę i tak się zastanawiam, bo ja tutaj mam pod maszyną taki blat, na którym układam sobie kostki do maszyny, do zmywarki, nie? A zaraz wam pokażę. Ja mam tutaj takie pudełeczko w szafce, w którym wkładam te tabletki te do zmywarki, do maszyny do kawy, filtr wymienny. No, widzicie, o tutaj to mam, nie? To nie są żadne tabletki, wiecie, żebyście sobie nie myśleli, nie? To jest to zmywarki. To kawę maszynę, Jezus Maria. No i słuchajcie, no i te tabletki wyglądają też tak, a wiem, że do tej maszyny do kawy kiedyś używaliśmy tego typu tabletek do czyszczenia, nie? A z tego, z Frosch mają bardzo podobne do zmywarek. I teraz nie jestem pewna, czy ostatnich kilku razy do mycia garów nie użyłam właśnie tabletek, które są do maszyny do kawy, bo teraz nie wiem. Nie wiem, muszę się Grześka spytać, może on będzie wiedział. Ja automatycznie je wkładałam kilka razy, ale nie wiem, czy to czasem właśnie nie są pomyłkowo włożone. Dobrze, że mam taką reklamową jedną tabletkę do zmywarki, to sobie zaraz zmywarkę puszczę. A z tymi muszę poczekać na Grześka, bo naprawdę nie wiem. Teraz ja sobie tutaj właśnie na półeczce położyłam na zmywarce, na pralce, bo ja tu mam taką wnękę i tam zawsze sobie układam te tabletki, żeby za każdym razem do tego nie sięgać do szafki i ten. I zobaczcie. Nie wiem. Ale umyły się, jakoś się tam umyły. Dobra, puszczam zmywarkę. I no i tak, i znowu trochę tak przygotowaniu. Nie otworzę tego. Nie, muszę obciąć. Dobra, zmywarkę puszczamy. No, już wracam do Was, bo teraz będę szykowała taką obiad-kolację. Grzesiek już jest w drodze. Dzisiaj u nas będzie na obiad rybka. Będą ziemniaczki takie, już ugotowałam ziemniaki wcześniej. Już są schłodzone, podsmażę je z cebulką. I do tego tylko będą buraczki albo ogórek kiszony, co tam Grzesiek będzie chciał. Także dzisiaj taki u nas prosty obiad. No ale właśnie muszę sobie cebulę obrać, ziemniaczki te ogórki pokroję. No i przy okazji opowiem Wam. W sumie mam do Wam do opowiedzenia jedną historię taką pozytywną i jedną negatywną. Ale dzisiaj Wam chyba powiem tą pozytywną, bo ta jutrzejsza, która jest nie za ciekawa. Łączy się z jutrzejszym spotkaniem z prawnikiem. Kurde, latają mi te muszki, takie owocówki. No i właśnie jutro mamy termin u prawnika, to może Wam jutro opowiem więcej. Słyszycie tą muzykę? Tak, u nas sąsiedzi się fajnie bawią dzisiaj cały dzień. Znowu. I właśnie i jutro będziemy mieć termin u prawnika, to Wam może powiem więcej, co się tam wydarzyło. Mam nadzieję, że się to skończy dobrze, bo nie wygląda jak na razie to za ciekawie. No dobra, w każdym razie, to Wam dzisiaj powiem pozytywną historyjkę, no może pozytywną, ale w każdym razie ostatnio Wam mówiłam kilka razy, że z tą pracą jest problem, nie? Że chciałabym częściowo być w lodziarni zameldowana, zarejestrowana, ale w tym miesiącu szczególnie, gdzie się nic tam w lodziarni wielkiego nie dzieje, jest jedzenie, albo gdzie Grzegorz sobie sam super radzi, no to szukałam jakiejś pracy dodatkowej, nie? No i no, wiecie, to już trwało parę miesięcy, problem, nie chcą. No i wiecie, co sobie pomyślałam? Że może warto by wrócić do robienia paznokci. Ja w 2016 roku zrobiłam wszystkie szkolenia, też Wam się chwaliłam, ale pochwalę jeszcze raz, bo widzę, że tutaj są nowe osoby. Więc robiłam szkolenia u Pauliny Pastuszak, jeszcze jak ona pracowała wtedy z tą niemiecką marką. Czekajcie, zapomniałam. W każdym razie nie była jeszcze w Semilaku, nie miała nic wspólnego z Semilakiem wtedy.
Ja robiłam u niej intensywne kursy takie, bo to było chyba 2 tygodnie, albo tydzień, tydzień był akryl i tydzień żel, albo po 2 tygodnie nawet, już teraz nie pamiętam, bo dużo czasu minęło. Więc zrobiłam u niej na początku te intensywne kursy, codziennie były zajęcia. Później, gdy wróciłam po kursach już tutaj do Wiednia z powrotem, to zameldowałam się w Urzędzie Pracy, już miałam podkładkę, że robiłam coś w tym kierunku w Polsce i że potrzebuję tutaj, żeby dalej się rozwijać, no to potrzebuję będę teraz płakać, bo kroję cebulę. Potrzebuję papier austriacki, potrzebuję tutaj dyplom, bo niestety tak jest tutaj. U nas jest taka biurokracja straszna. W Polsce po tych kursach dziewczyny, które robiły ze mną, nie? Od razu mogły zakładać działalność. Tutaj niestety nie. No, wiecie co, będę do Was mówiła trochę zamkniętymi oczami. Ja jestem tak wrażliwa na cebulę, że to jest coś okropnego. A mi się trafiła jeszcze taka ostra jakaś. No i słuchajcie i... No i tak jojczyłam im w tym urzędzie pracy, że dali mi tutaj pozwolenie, znaczy zgodzili się na zrobienie miesięcznego kursu, tylko że to był tylko sam żel, tutaj akrylu akurat nie było na tym kursie. I dodatkowo po tym kursie jeszcze robiłam praktyki, ale już też nie pamiętam, czy miesiąc, czy dwa, w salonie załatwiłam sobie salon z paznokciami, gdzie mogłam sobie przy okazji zrobić praktyki, które mi bardzo dużo dały wtedy. Zaraz wrócę do Was. No, powiem Wam, że masakra z tą cebulą. Na pewno mam oczy rozmazane, ale trudno. Dobra, że jesteście do gorszych rzeczy przyzwyczajeni. No i tak. No i zrobiłam to wszystko. Później oczywiście robiłam sobie przez jakiś czas, brałam modelki tutaj też w domu, nie tu, bo jeszcze tutaj nie mieszkaliśmy, ale brałam sobie modelki, jeszcze ćwiczyłam na nich, ale powiem Wam, że te praktyki w tym salonie bardzo mi dużo dały, dlatego że robiłam je w 10 becyrku. A tam jest bardzo dużo serbek, turczynek i one lubią bardzo odważne paznokcie, bardzo dużo zdobień, naklejek, stempli, bling bling, błyskotek, wszystkiego. Więc to była taka naprawdę duża nauka dla mnie, duże wyzwanie. No ale pokochałam, tak bardzo pokochałam to robienie paznokci, że ja się tym delektowałam. Jaka jest różnica, teraz Wam powiem, w Polsce na tych kursach, przynajmniej u Pauliny. Paulina jest, ona jest pedantyczna w tym, co robi. Ona jest niesamowicie wymagająca, niesamowicie zwraca uwagę na detale, na wszystko. I ona we mnie wyrobiła takie obawy o każdy szczegół, żeby były dobrze skórki, żeby dobrze odepchnięte, żeby nic tam nie zostało, wiecie, ani troszeczkę tłuszczu na tym, aż do przesady, bo ja zawsze jak się w coś angażuję, to staram się to robić na 120% i z tymi paznokciami sobie robiłam sama pod górkę, bo miałam w głowie te szkolenia Pauliny i wiedziałam, że tak należy robić. A tutaj później jak robiłam właśnie ten dyplom, to powiem Wam, że u tej dziewczyny, która właśnie miała ten salon, była zupełnie inna technika kładzenia żelu. Ona nie zwracała właśnie uwagi na pewne rzeczy. Ona, wiecie, odsuwała skórki, gdzie było za dużo, trochę obcięła i jej też się fantastycznie te paznokcie trzymały. I ja byłam taka ogłupiała. Ja potrzebowałam czasu, żeby znaleźć sobie taki swój złoty środek. Bo to, czego Paulina mnie nauczyła, no to właśnie mi zajmowało za dużo czasu. Nie zdążyłam się na tyle wprawić w tej jej metodzie, żeby sobie skracać czas pracy. Tylko to trwało i trwało i trwało, nie? No, ale dobra, z biegiem czasu już było potem... Co ja robię, dziewczyny? Gadam do Was i kroję ogórki do obiadu w kostkę. Dobra, będą na jutro do sałatki. No i trwało to trochę, ale gdzieś tam,
Aha, no i co jeszcze na przykład w Polsce się nauczyłam, że żeby mieć kilka rodzajów, na przykład żeli, żel do pinczowania, czyli takie elastyczne, które się zaciska tunele, że jeżeli ktoś ma taki bardzo płaski, płaski paznokieć, żeby mu zacisnąć tunel, żeby on się tak nie łamał. Tutaj tego w ogóle nie uczą, w ogóle tej opcji nie ma. Po prostu pracowałam na szablonach, pracowałam na tipsach, ale nie było mowy o jakimś tam właśnie pinczowaniu, no chyba, że ktoś miał bardzo płaski paznokieć, no to się wiadomo, tymi szczypcami się troszeczkę przygniatało, ale nie było na przykład ekstra żelu do tego. Tylko robiło się na tym, co się miało, nie? No ale dobra, no wszystko, no wszystkiego, czego się uczymy w życiu, trzeba tam jakoś pod siebie to później dopasować, nie? No więc spoko. No i tak. Później w końcu otworzyłam sobie swój taki mały salonik, w takim małym pomieszczonku, tam gdzie mieliśmy w tym, no ten, przez jakiś czas tam mieliśmy ten pensjonat, nie? No i tam na dole było takie fajne pomieszczenie, akurat idealne do tego, żeby robić paznokcie i nie musiałam ekstra, wiecie, płacić czynszu, no i to było wszystko spoko. Dlaczego przerwałam? No to chyba ze 2 lata może to trwało wszystko z tymi paznokciami, ta cała przygoda. Musiałam zrezygnować, no właściwie można powiedzieć, że zostałam jakby przez życie zmuszona z tego, żeby z tego zrezygnować, ponieważ gdy rozwinął nam się ten pensjonat, było tak dużo przyjazdów, odjazdów, telefonów, że ja non-stop, bo Grzesiek jeszcze w swoją pracę do tego miał, on jeszcze na kuchni wtedy pracował, był tam szefem kuchni w tym guesthouse, więc na jego głowie spoczywały wszystkie obowiązki, zamówienia, gotowanie i tam w ogóle wszystko, więc on bardzo rzadko miał czas, żeby tak doskakiwać do tych naszych gości. No, a u mnie to wyglądało tak, że siedziałam przy klientce, nagle telefon musiałam odebrać, albo się okazało, że przyjechali goście z walizkami. Ja przepraszam, przepraszam panią, proszę się nie gniewać, ja zaraz. I to już się potem robiło tak już nagminne, tak było dużo tego, że widziałam już po minach klientek, że no to nie doprowadzi do niczego dobrego i się wydłużał strasznie czas pracy. Ja potrafiłam, żeby zrobić nowy set, czyli wszystkie zbudować całe paznokcie, na przykład z przedłużeniem czy coś, to u mnie już powinno to, nie wiem, zajmować maksymalnie godzinę, to tam godziny 10 czy jakoś tak, a ja potrafiłam siedzieć z tym na godzinę 40, jeszcze jak były zdobienia, to nawet i do 2 godzin, bo ileś razy musiałam wstawać, przerywać, od nowa ten, no mówię wam, nieraz pauza była, babka sobie szła zapalić. To było stresujące, ale ja tak kochałam to, że mi było ciężko zrezygnować. Później jeszcze pod koniec doszedł jeden aspekt, że ten pył zaczął mi drażnić oczy i miałam bardzo czerwone oczy i praktycznie co klientka jakaś przyszła, to się pytała, czy jestem chora, czy że mam takie oczy zaognione. No i no, swędziały mnie te oczy, nie? No i tak łącząc jeden i drugi temat, no to mówię, kurde, no to chyba muszę się z tym pożegnać, a tak dużo energii w to wszystko włożyłam, tyle pieniędzy władowałam w to, ale mówię, no dobra, no nie można mieć wszystkiego. Już w sumie drugi raz w życiu się zdarzyło tak, że musiałam zrezygnować z czegoś, w co się bardzo zaangażowałam. Kiedyś był ten imbiz, ale to przez mój związek na tamten czas się to wszystko rozsypało. I teraz, no i później te paznokcie, nie? Ale to nikt nie był tego mu winien, po prostu tak się jakoś tam w tym życiu poukładało. I no, ja oczywiście tak na okrętkę, nie? Mam już 15 minut, będę gadać o tym, że co teraz chcę zrobić. No i dlaczego chciałabym wrócić? Bo pomyślałam sobie tak, że robienie paznokci, dobra, to nie są tylko żelówki, do akrylu to już nie będę wracać, bo tutaj nie jest taki akryl popularny. Więc, ale jest jeszcze, wiecie, są jeszcze hybrydy, można się wyspecjalizować w hybrydach albo w tym manicure japońskim, parafina, jakiś, nie wiem, może masaż dłoni bym się nauczyła robić. Chciałam do tego jeszcze zrobić kurs tego masażu twarzy Kobido, tego japońskiego masażu liftingującego twarz. I
właśnie teraz kończy się sezon lodziarski, więc pomyślałam sobie tak, od 1 października pójdę, zamelduję się w urzędzie pracy i ich przycisnę, bo tam nie dadzą mi takiego kursu na Kobido, ale widziałam, że na liście kursów, które oferują, są również kursy wizażu. Przepraszam, zmywarka się tak odzywa głośno, teraz wodę wypuszcza. I pomyślałam sobie właśnie tak, że fajnie by było to połączyć, mieć może jeszcze w tej swojej takiej okrojonej ofercie, bo nie, może bym nie robiła tych żelowych, albo sporadycznie może, jakby były jakieś takie wyjątkowe klientki, żeby znowu sobie z tymi oczami, bo ja i tak widzicie, mam tak te oczy strasznie przewrażliwione. No to myślałam, że właśnie o te dwa tematy bym jeszcze sobie rozszerzyła ofertę. I tak. Teraz powiem tak, jeżeli chodzi o Kobido, porozmawiałam z koleżanką, która w tej chwili już wyprowadziła się do Polski. Ona tutaj mieszkała z rodziną przez kilka lat i niestety musieli wrócić do Polski. No właściwie zdecydowali się, żeby wrócić do Polski, bo im się tutaj nie podobało. No nie umieli sobie tutaj życia poukładać. Zresztą ona też prowadziła tutaj kanał Bohemia Wiena. Może niektóre z Was znają ten kanał. W tej chwili się przeniesie do Polski. Ich kanał nazywa się Zupa Pomidorowa. Bardzo taki nośny tytuł kanału, więc fajnie. No ale to są, mówię, takie filmy z zupełnie innej szuflady niż moje. Bardzo, bardzo takie ambitne. W ogóle mąż Joasi pracuje, jest dziennikarzem z zawodu, więc to są już takie trochę innego poziomu filmy, że tak powiem. Ale jak macie ochotę, to zapraszam Was sobie tam pooglądajcie, jak im się żyje teraz w Polsce. No i a propos, wracając do Asi. Ona sobie tutaj zrobiła ten kurs Kobido, która chyba sobie sama nawet opłaciła, z tego co zrozumiałam. Ale dokładnie ta sama sytuacja, którą ja miałam parę lat temu z paznokciami, że stanęły jej na drodze przepisy, bo jeszcze miała nadzieję jakąś, że może tutaj spróbują sobie to życie poukładać, jeżeli ona będzie miała większą szansę na pracę. No i tak właśnie chciała w tym kierunku pójść, ale tutaj się tak nie da, niestety. Tutaj jest papierologia na poziomie kosmicznym. I słuchajcie, aby w ogóle coś zacząć z tym masażem, to nie wystarczyło to, że ona miała te szkolenia zrobione i ileś tam musi modeli mieć, tylko to jest cały pakiet. Ona musiałaby zrobić cały Ausbildung, wykształcenie jakby, o, jako masażystka, nie? I to by kosztowało dobrych kilka tysięcy euro. I ona już miała dość tego wszystkiego i mówi, spada do Polski. W Polsce nie ma żadnego problemu. Ona z tymi papierami bez problemu może startować ze swoją działalnością. No dobra, no to ten wątek mamy. Czyli musiałam zrezygnować z masażu Kobido. Teraz, jeżeli chodzi o ten temat wizażu. Dzwonię do Urzędu Pracy i mówię, proszę pana, ja jeszcze nie jestem na zasiłku, jeszcze nie jestem zameldowana, ale wkrótce będę, od 1 października będę się u was meldować. I jest taka rzecz, że kurs, który jakby sprawił, że ja będę bardziej atrakcyjniejsza na rynku pracy, no bo przecież nie mogę od razu powiedzieć, że chcę, wiecie, prywatną działalność może otworzyć. I z tego powodu, że też mam taki wiek, jaki mam, jest problem ze znalezieniem pracy, no to bardzo bym chciała zrobić kurs, ale ten kurs zaczyna się już 3 października. A ja od 1 października, i to chyba akurat wypada sobota, oficjalnie będę zameldowana w Urzędzie Pracy, czyli od poniedziałku już bym musiała iść teoretycznie, praktycznie już na kurs, nie? No i ten gość mówi tak, no tak, ale ja nie mogę pani ustawić żadnego terminu z tymi beraterami tam, jeżeli ja nie jestem zameldowana. No to ja mówię, okej, dobra, no to słuchajcie, no to wzięłam się, zameldowałam wczoraj w tym Urzędzie Pracy. Ale z datą pierwszego, ale już tam, wiecie, wszystkie te formularze powypełniałam, to co tam trzeba było na stronie i zameldowałam się z datą i napisałam ekstra wiadomość, właśnie, że bardzo proszę o kontakt, że i dopisałam właśnie to, co jemu przez telefon mówiłam, nie? Że z jakiego powodu napisałam, jakie argumenty za tym właśnie stoją, że chciałabym szybszy termin, nie?
No i no, na razie nie dostałam odpowiedzi. Dzisiaj tam zadzwoniłam jeszcze raz, żeby się upewnić, że oni tą wiadomość otrzymali. Ten gość tam mówi, że ten, który odbiera telefony, że tak, że jest wiadomość, ale że muszę się uzbroić w cierpliwość, że no, jeżeli oni to uznają za sensowne, no to się ktoś tam do mnie zgłosi, nie? No ale dobra, ale i tak się nie poddam. Jeżeli nawet nie dostanę tego kursu wizażu, no to będę dalej coś jeszcze z tymi paznokciami. Tak jak będę na tym zasiłku i tak, to im będę molestować, to w takim razie, skoro ja mam taką przerwę w zawodzie, no to dajcie mi jakieś praktyki w jakimś salonie na, znowu z paznokciami, nie? Coś będę kombinować, żeby nie siedzieć bezczynnie, ale żeby ruszyć tą moją sprawę do przodu, nie? Także dostałam takiego jakby motoru do działania, bo mam jakiś plan i no i to mnie tak motywuje i no, zawsze te wasze komentarze też są takie fajne. I tak czasami sobie siedzę i sobie właśnie przemyślam, co mi tam odpisujecie. Nawet na kilka komentarzy chciałam się tutaj nagrać, coś odpowiedzieć, ale teraz zajęłam się tymi karami, to nie mam teraz w głowie tych waszych treści. W każdym razie, ale no i chciałam w ogóle pozdrowić nowe osoby. No i kilka osób przyszło również do mnie od Monisi z kanału Rodzinka M. Także dziękuję Monisi bardzo, że znowu o mnie wspomniała i no bardzo się cieszę, nie? Zawsze kilka osób może się nami zainteresuje. Tu widzę Pixie napisała, że no tak właśnie z tego polecenia Moniki weszła i się okazało, że taki fajny kanał, że my tacy fajni jesteśmy i zostaje, jej się spodobało. Także bardzo, bardzo mi miło, jeżeli tutaj jeszcze są jakieś inne nowe osoby, to odważcie się i napiszcie też coś, odezwijcie się do mnie, będzie mi bardzo miło. Oczywiście wszystkie moje stare koleżanki, stare w cudzysłowie, też pozdrawiam, nie? Fajnie, że jesteście. No i tak z tymi paznokciami, kochane, sprawa wygląda, że będziemy działać w tym kierunku. To wam będę mówiła na bieżąco, czy się do mnie odezwą z tego urzędu pracy. No jak się nie odezwą, no to będę, no, no mówię, jak pójdę w październiku, tam się zamelduję, no to też tam coś będę kombinować. Aha, no i właśnie jeszcze co do tego, no to jeżeli będę otwierała działalność, no to ją otworzę sobie w domu, będzie przemeblowanie w pokoju, bo ja najpierw chcę zobaczyć, jakie będzie zainteresowanie, jeżeli nie będę robiła żeli, tylko zaproponuję same hybrydy, no i te, tak jak mówiłam, ten japoński, i znaczy, ale japońskie, no, manikur japoński, nie japoński masaż twarzy, nie. No to tak, że muszę się przekonać, jakie będzie zainteresowanie najpierw i przez kilka, dwa, trzy tygodnie może będę za darmo robiła te paznokcie, będę robiła no modele, bo ja sobie też muszę przypomnieć, tak długo już tego nie robiłam i trochę się boję. No ale oczywiście podnoszę tę rękawicę, będę coś robić. Dobra, kochane, Grzesiu na pewno zaraz przyjedzie. No to jutro opowiem ciąg dalszy, co tam u prawnika, ale wy się pewno dowiecie dopiero tego za kilka dni. Dobra, kończę już. Żegnam się z wami. Dziękuję bardzo za dzisiaj i do... Aha, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz i pozdrawiam wszystkich. Pa!